opust ku czci Miłosierdzia Bożego we Lwowie Rzęsnej. 24 kwietnia, w Wigilię Liturgicznego Obchodu Uroczystości Bożego Miłosierdzia, wspólnota parafialna Miłosierdzia Bożego we Lwowie świętowała uroczyście swój odpust. Bardzo serdecznie witam wszystkich gromadzących się na naszej uroczystości odpustowej. Uroczystość Bożego Miłosierdzia. Chcemy Bożemu Miłosierdziu powierzać nas wszystkich, naszą Ojczyznę. Chcemy szczególnie modlić się o pokój i pragniemy właśnie ofiarować Panu Jezusowi Miłosiernemu wszystkie nasze intencje, aby zostały wysłuchane. Msza Święta koncelebrowana, sprawowana jest ksiądz dziekan. Modli się w intencji wszystkich parafian, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i jedna intencja sprawowana z intencji pokoju. W tym dniu wszyscy zgromadzeni na wspólnej modlitwie dziękowali Bogu za dar wspólnoty parafialnej, która od samego początku swego istnienia oddana jest Miłosierdziu Bożemu, i wszyscy wspólnie prosili o dar pokoju w Ukrainie i zakończenie wojny zwycięstwem. Uroczystej liturgii przewodniczył ksiądz prałat Jan Nikiel, proboszcz katedry lwowskiej, który podczas kazania przypomniał wiernym istotę Miłosierdzia Bożego, kiedy Bóg nie tylko umie współczuć ludziom w cierpieniach, ale także współuczestniczy w ludzkim cierpieniu oraz wychowuje ludzi z miłości i ku miłości. W uroczystościach parafialnych wziął udział minister aktywów państwowych Rzeczpospolitej Polski Maciej Malecki oraz prezes zarządu Fundacji Semper Fidelis dla archidiecezji lwowskiej pan Henryk Rydzyk. Przychodzimy dzisiaj, aby w tym kościele Bożego Miłosierdzia skorzystać z tej wielkiej łaski, z tego wielkiego daru, który Pan Jezus chce nam przekazać, chce nam dać. Bo podstawowym imieniem miłosierdzia, podstawowym działaniem miłosierdzia to jest miłość w uczynkach. Wiemy, że nie wystarczy mówić o miłości. Prawdziwie kocha ten, który czyni miłość, który codziennie oddaje w tej miłości swoje życie. I tym właśnie kimś, który codziennie dla nas oddaje swoje życie i pragnie naszego zbawienia, jest Jezus. Prosi jedynie o zaufanie. Kiedy mówimy o miłosierdziu i Bożej sprawiedliwości, to czasami może nam się wydawać, że to są dwa tematy przeciwstawne. Czy można być miłosierny, a jednocześnie sprawiedliwy? Ten dylemat znają wszyscy rodzice, wszyscy wychowawcy. Bo aby dziecko mogło się prawidłowo wychowywać, musi mieć przykład, a z drugiej strony musi mieć określone pewne ramy działania, pewne zasady, które rodzice, wychowawcy chcą temu dziecku przekazać. Na zakończenie liturgii odpustowej było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wierni odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju w Ukrainie, a po nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół kościoła i uroczyste odśpiewanie hymnu pochwalnego Te Deum. Yeah.